czołem. Witam się z Wami dzisiaj w piękny dzień, w którym specjalnie z okazji naszego spotkania się wystroiłam. No i możecie pytać dlaczego. Też się zastanawiam. Chyba chodzi o to, co Wam dzisiaj pokażę. Jak to będzie dla mnie ważne i cenne i piękne. I od razu Wam powiem, że postanowiłam sprytnie połączyć tematy dwóch ostatnich odcinków, trzech ostatnich, czyli te dotyczące różnych osobliwości, mystery, listów, czyli takiej powiedzmy tematyki epistolarnej z tematyką książkową, ale tych książek strasznych. No i dzisiaj pomyślałam, że będzie i książka, i coś listowego, i różne inne osobliwości. Także co? Zaczynamy! Najpierw pokażę Wam, jak prezentuje się moja kubka. Na dzisiejszy odcinek przygotowana. Ta-da! No zobaczcie, jaka piękna. W sensie, no nie widzicie tego, dla Was w sumie to ona prezentuje się dosyć mizernie. I że to, że powiedzieć, że to nadgryzione zębem czasu są osobliwości, to mało. One są po prostu już wysłużone. No i zacznę tak mystery tajemniczo od pewnego artykułu, który został znaleziony przeze mnie w rodzinnych szpargałach. I to jest przetłumaczony artykuł z języka francuskiego przez moją prawdopodobnie ciocię mojej babci. I artykuł był napisany tuż po wojnie i dotyczył powojennej Polski oczami obserwatora z Francji, z zagranicy, czyli ten reporter opisał to w dzienniku. Niestety nie mogę się doczytać z tego, co czytam w nagłówku tego artykułu. Chodziło prawdopodobnie o artykuł z dziennika drukowanego Realité, ale nie znalazłam takiego w internecie, więc może ktoś słyszał, może mnie oświeci. W każdym razie przeczytam Wam ten artykuł, bo jest ciekawy. Z góry uprzedzę i przeproszę za wszelkie pomyłki, bo pismo jest oczywiście piękne, ale trudne do rozczytania bez wielkiego doświadczenia mojego w czytaniu takich pism dawnych. To co? Po raz drugi. Zaczynamy! Po kilku tygodniach pobytu w Polsce podróżnik dochodzi do wniosku. Oto znalazłem się w świecie absurdu. Po pierwsze, kraj, w którym co piąty obywatel stracił życie w czasie wojny, co czwarty żyje za granicą, co trzeci został przesiedlony w wyniku przeniesienia granic, a co drugi ma mniej niż 20 lat. Kraj oderwany od czasu przeszłego, wstrząsami narzuconymi przez reżim, a zatem kraj tak przywiązany do czasu przeszłego, że swoją zdruzgotaną stolicę odtworzył według obrazów Canaletta, a gdzie mieszkańcy żyją w starym mieście, które jest zupełnie nowe. Kraj, gdzie przeciętne uposażenie nie przekracza wartości dwóch par obuwia, a gdzie nie ma nędzy. Kraj, który ma dwa razy więcej studentów niż Francja. Kraj socjalistyczny, w którym święta kościelne są wolne od pracy, lecz inżynier zarabia dwa razy mniej niż wykwalifikowany robotnik. Kraj, gdzie otrzymanie paszportu stanowi problem, a gdzie 200 tysięcy ludzi wyjeżdża za granicę rocznie. Kraj totalnej dezorganizacji, w którym pociągi kursują co do minuty punktualnie. Kraj, w którym rozrasta się cenzura, a zarazem kwitnie satyra, w którym wszystko, nawet kwiaty, objęte są planowaniem, a w którym dziennikarz może się poruszać bez anioła stróża. Kraj, jedyny kraj bloku komunistycznego, który ma katolików w parlamencie, jedyny kraj tego bloku, w którym obywatelowi wolno posiadać dolary, chociaż nie może ich ani kupić, ani sprzedawać. Jedyny kraj wreszcie, gdzie w wyniku współdziałania wszelkich systemów i w wyniku dwóch różnych nurtów, którymi płynie równocześnie życie obywateli i reżimu, w wyniku straszliwej siły bezwładnej, nie ma nigdzie na świecie. Podróżnik musi zrezygnować z logiki, jeśli
Nie chcę stracić gruntu pod nogami, wciągnięty w sprzeczny nurt świata. Dziwny kraj, w którym z kelnerem można rozmówić się po angielsku i niemiecku, z kucharzem po francusku, a z ministrem i podsekretarzem stanu rozmawia się przez tłumacz. To wszystko. I słuchajcie, taki obraz nasz. Ciekawy bardzo. Co wy myślicie o tym? Podzielcie się. Czyli co, nie było tak źle, czy było tak źle? Na pewno wiele jest fascynujących opowieści o Warszawie tuż po wojnie. Mówię Warszawie, bo ona jest taka najbardziej emblematyczna, bo tu się najwięcej działo, to były ogromne zniszczenia. Ja pamiętam, że byłam parę lat temu na wystawie w ramach corocznego festiwalu Warszawa w budowie. Był parę lat temu edycja Spór o odbudowę. Niesamowite wrażenie zostawiła na mnie ta wystawa, zrobiła na mnie ta wystawa. Tym bardziej, że miała miejsce w budynku przy ulicy Emilii Plater 29, gdzie kiedyś było liceum i budynek stworzony przez Jerzego Baumillera. I ta wystawa była na oprowadzaniu przez Grzegorza Mikę. Świetna. No i można było się i zachwycić dziełem odbudowy, i przerazić, jaka była bieda, ale też zachwycić jeszcze raz ponownie tą determinacją. No i widzicie, jakim kraju absurdu żyjemy chyba do dzisiaj. Dość politykowania, bo nie będę udawać, że się znam, ale chciałam Wam się pochwalić, co znalazłam. No i bardzo mnie to też skłoniło do jakiejś tam właśnie refleksji, więc pomyślałam, że się z Wami podzielę. Dalej. Co by tu jeszcze powiedzieć? Może przejdę teraz do lektury, tak żeby złamać ten bieg wydarzeń. Zobaczcie, cóż to jest za cudeńko. To jest ta książka Józefa Czechowicza, Jak groch wędrował. No, bardzo wysłużona. Zobaczcie, ta ostatnia strona już się odkleiła zupełnie. Wspaniałe ilustracje. Powiem, kto ilustrował. Był to Mirosław Zdrozdowski. Bardzo ciekawe nazwisko. Wydawnictwo lubelskie. I zobaczcie, jak to było powiedziane. Oddano do składania we wrześniu 82 roku. Podpisano do druku w październiku 82 roku. A druk ukończono w listopadzie 82 roku. Czyli się chłopaki i dziewczyny sprężyli. No to nie będę przedłużać, tylko Wam odsłonię rąbek tajemnicy i przeczytam, co tutaj jest. Zaczynamy. Będę pokazywać też ilustrację. Miał gospodarz roch, wyborowy groch. I dumny z tego był. I przyszła do niego żona Walentego. Moi złoci rochu, sprzedajcie mi grochu. O ile? O tyle. Kłócili się chwilę. Wreszcie roch przyniósł groch, a pieniądze schował. Mały fiat miał roch. Wzięła wór na plecy nasza Walentowa, szur, 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 szemrze wór. Będzie groch wędrował. A co niesiecie, kumo? Groch niosę do miasta. No po co macie iść? Kupię od was. Basta! Taki typ z podciemnej gwiazdy. Po ile? Po tyle. Kłócili się? Lecz się pogodzi. Walentowa złote chowa, a jej sąsiad Florek bierze w worku grochu worek. Szur, szur, szur. Tak groch podróż chwali. Szur, szur, szur. Wędrujemy dalej. Za mostem, za rzeczką, bieleje się miasteczko. Jest tam kościół, szkoła, kino i park. A we wtorki co tygodnia wielki targ. Dzisiaj wtorek. Przyszedł Florek, przyniósł worek. Choć po troszku, choć po trochu, chce się pozbyć tego grochu. Groch po ile?
No po tyle. Chyba w Boga nie wierzycie. I cóż się tak drożycie? Targowali się, kłusili, aż się wreszcie ugodzili. Kupiła ten groch przekupka. Biegnie w skok do pana Krupka. A pan Krupka sklep miał śliczny, przy ulicy Kanonicznej. Biegnie tam przekupka z grochem i już nawet sapie trochę. W worku szura groch, szeleszcze. Wędrujemy dalej jeszcze. Dzień doberek! Dzień doberek! Mam tu groszku z pół kwaterek. Pół kwaterek? Worek cały. Groszek śliczny, twardy, biały. Kupię, kupię. A po ile? A po tyle? Targowali się przez chwilę. Wreszcie worek z rąk przekupki dostał się do sklepu Krupki. Ach, żeby to wiedział roch, po ile kupiono groch. W worku szura coś szeleszcze. Może powędruję jeszcze. Wpadła Mania do sklepiku, bo sprawunków ma bez liku. Już kupiła kilo mydła, krochmal, jajka, pieprz, powidła. Och, zapomniałam! Ach, 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 muszę jeszcze kupić groch! Panno Maniu, tutaj oto mam groch pyszny. Nie groch, złoto. Ano grochu, wyłaź z wora. To po ile? A po tyle. Co tak drogo? Co tak drogo? I targują się jak mogą. A ja wiem, skąd ta drożyzna. Kto z was wie, niech też przyzna. Groch by dużo nie kosztował, gdyby tyle nie wędrował. I na koniec jeszcze pani Mania. Zobaczcie. No i cóż, ciekawa bajka, taka trochę ekonomiczna dla dzieci. Powiem wam, co mnie w niej fascynowało. Głównie chodziło o to, że ona była taka, wiecie, te ilustracje były takie realistyczne, takie prosto z Polski z lat 80. chyba. Więc nie będąc w tamtych czasach, patrzyłam na tych bezzemnych jegomościów i tych różnych handlowców, dzięciarzy, no i oni mnie jednocześnie trochę fascynowali, a trochę się ich bałam, no i ta przekupka i panna Mania, no sami wiecie, ogólnie się działo. No to ponieważ ten czas wolno płynie, jakoś dzisiaj, to jeszcze pokażę wam różne osobliwości, które mam. Zacznę może od takich różnych karteczek, które są bardzo stare, ale bardzo piękne. No i w ogóle piękne, różne, kiedyś się wysyłało kartki z życzeniami. Tutaj na przykład jest kartka z Puław, z ulicy Zwycięstwa. To jest widok na ulicę Zwycięstwa. Jest to kartka z roku. Wszelkie prawa zastrzeżone, więc... No ale pokazać chyba mogę. Z którego to jest roku? Nie wiadomo. Nie wiem, 60, 70 lata, coś takiego. Przeczytam wam, bo to były kartka przez kogoś wysłana do kogoś. Może to nie powinnam czytać cudzych listów, no ale to tylko kartka z życzeniami. Serdeczne pozdrowienia z Puław. Wakacje spędzamy... I tyle. PS. Wakacje spędzamy na Puławach. W Puławach, przepraszam. Jest tu dość ładnie. Czuję się dobrze. Pogoda była wspaniała. Całujemy was. To mniej więcej tyle. Tutaj taka kartka też vintage. Fotografa Jerzego Wędołowskiego. I dalej wszystkie prawa zastrzeżone. Świąteczna, czarno-biała, taka trochę... Smutna i ta choinka taka też sztuczna, no ale taka była. Tutaj jest ładna kartka, zobaczcie. Muszyna,
Dom wypoczynkowy Polskiego Związku Niewidomych. Ciekawe, czy to dlatego go tak obrośnięty jest tym bluszczem, żeby zasłonić okna? Nie wiem. No dziwne, dziwne, ale sam budynek w sobie ładny. Pogodę, tutaj jest też kartka i posłuchajcie. Pogodę mamy wspaniałą, czyli w Polsce po prostu latem pogoda wspaniała. Opalamy się, życie dobre, pozdrowienia, ucałowania dla wszystkich wręcz. Kolejna, no przeurocza, zobaczcie, jaka śliczna karteczka z lat 70 roku. Świąteczna, wielkanocna, no piękna, rysowana. Adam Kijan rysował. Kolejna sprawa, wszystkie prawa zastrzeżone. Wesołego Alleluja. Tutaj taka jakaś... bo to jest widz z Tworz, to jest ołtarz w kościele mariackim. I to będzie pewnie też na święta. Tak, na święta Bożego Narodzenia. Ciężko tu się doczytać. Kolejna, no kolejna piękna kartka. Zobaczcie, jaka wspaniała. Tak, tutaj z kopyta kuli krwie. Sąsanie, jest choinka, koń, no przepiękna, cudowna. Zbigniew Rychlicki stworzył. Wspaniała. No, kolejna jest śliczniutka też, rysowana przez artystę plastyka, artystkę właściwie, Marię Orłowską-Gabryś. Ale, słuchajcie, nie ma zastrzeżonych wszystkich praw. Właściwie w ogóle nie są zastrzeżone. Pokazuję. O, zobaczcie, sukienka prawie jak moja. Kolor praktycznie, tylko taki jak mój. No i co to mogą być za życzenia? Tutaj jest w dniu imienin, życzymy Ci dużo zdrowia, dobrej pamięci. Słuchajcie, jakie są życzenia? Dobrej pamięci. A żeby lekcje szły gładko i łatwo oraz życzymy Ci dobrych kolegów. Takich nie najlepszych, dobrych. No i ta pamięć. Też ważna sprawa. Tutaj jest taka kartka Eugeniusza Steca. Jakaś chyba akwarela, kwiaty, też ciekawa. Kochanemu solenizantowi. U nas po staremu jesteśmy zdrowi. No, to mniej więcej tak. O, tu kolejna jakaś taka abstrakcja trochę świąteczna. Zobaczcie, szopka bożonarodzeniowa. Taka też vintage, bardzo, bardzo ładna. Przez Janusza Grabińskiego stworzona, też 70 rok. Nowy, też wielkanocna, bożonarodzeniowa. Tutaj do siego roku, jaka urokliwa, malutka, taki mniejszy rozmiar. Ona też musi być bardzo stara. Tak, bo to jest 58 rok, zobaczcie. I czy jeszcze mam jakieś karteczki, żeby wam pokazać? O, mam kilka, to wam pokażę. Tu jest też taka śmieszna, ale piękna, no. Po prostu wspaniała, te kolory, to nasycenie, ta czcionka. Stworzona przez Ha, myśli Ga. Czyli albo chodziło o jakiegoś Azjatę, albo o kogoś podpisującego się pseudonimem. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. To jest 70 rok? Tak. Dobrze. Tutaj taka imieninowa. No tak, zgadłam. Czesław Wdowiszewski stworzył i prawa swe zastrzegł. Kwiaty, no przepiękne. Tę lubię. Zobaczcie, jaka ona jest ciekawa, bo to jest chyba zdjęcie takie... To jest taka technika jak Andy'ego Warhola trochę. Ta szyszka na choince, no i to tło takie nietypowe, takie krwi, takie ogniowe wręcz, jakby ta choinka płonęła. Bardzo, bardzo mi się podoba. Rok 59. Jan Wendołowski, fotografia barwna. To już chyba był ten artysta. Kolejna, oj, znowu taka urokliwa. I znowu Maria Orłowska-Gabryś. Imieninowe, życzonka. Piękna karteczka z kurkami. Właściwie nie z kurkami, kurami, kurki to grzyby. O, tutaj taka folkowa Danuta Imielska Gebetner. Ojej, ciężko wymówić. Nie wiem, chyba jakieś nazwisko niemiecko brzmiące. Przepraszam za kalectwo. Taka karteczka. I ostatnia już. Ale piękna. Zobaczcie.
No to jest wow. To jest wow. I ten niedźwiadek tutaj, i te ptaszki, i ta, no, no cała kompozycja jest wspaniała. I to jakaś pani też stworzyła, nie jakaś. Pani Maria Schwarz. Przepraszam, że tak kaleczę. S-C-H-I-R się pisze, a jak to przeczytać? Nie wiem. Ale kartka piękna. Wesołego Alleluja. No to, to musi być bardzo stara kartka, bo nie wiem z którego roku, ale zobaczcie jeszcze to, ten napis i tutaj widać, że rysunek jest ręczny i nie jest odbijany, tylko to chyba było narysowane tutaj po prostu na tym egzemplarzu. Jeszcze do niego jest dołączona taka folika, żeby chyba się nie zniszczyło, może żeby ten obrazek się nie zniszczył, jeżeli jest malowany ręcznie. Ars Christiana. Ale słuchajcie, kosztowało to aż 14 zł. Więc ktoś się wykosztował. No ale warto było. Chciałam Wam też poczytać takie stare listy jakieś, ale nie wiem, czy mogę. Może na dzisiaj już wystarczy tych atrakcji. Zrobię taki krótszy odcinek jak w ramach eksperymentu, czy może krócej to lepiej. Wy mi powiecie. Następnie, w następnym odcinku znowu będzie jakaś książka i znowu przeczytam parę osobliwości listów i może sobie wybiorę jakieś takie ekstrakty z różnych listów, które znalazłam, które będą takie, wiecie, bezpieczne i nikogo w ten sposób nie odsłonię ani nie urażę. No i pożegnam Was wierszem. Oto są i to Miki. I oto jestem nieprzygotowana ja. Dajcie mi sekundę, zaraz coś znajdę. No w sumie otworzyło mi się na takim wierszu małomiasteczkowym. Nie będę dorabiać filozofii, może taki klimat dzisiejszego odcinka i zakończę właśnie małomiasteczkowo. Rzuciłbym to wszystko. Rzuciłbym od razu. Osiadłbym jesienią w Kutnie lub w Sieradzu. W Kutnie lub w Sieradzu. Rawie lub Łęczycy. W parterowym domku przy cichej ulicy. Byłoby tam ciepło, ciasno, ale miło. Dużo by się spało, często by się piło. Tam koguty rankiem na opłotkach pieją. Tam sąsiedzi dobrzy tyją i głupieją. Poszedłbym do karczmy, usiadłbym w kąciku i potem co nie wróci, popłakał po cichu. Pogadałbym z tobą przy ampułce wina. No i cóż, kochana. Cóż, moja jedyna. Żal ci zabaw gwaru, tęskno do stolicy. Nudzisz się tu pewno, w Kutnie lub w Łęczycy? Nic byś nie odrzekła, nic, moja kochana. Słuchałabyś wichru w kominie do rana i dumała długo w lęku i tęsknicy. Czego on tu szuka, w Kutnie lub w Łęczycy? Czego wy tu szukacie? No nie wiem, mam nadzieję, że przyjemnie spędzonego czasu, że tak wam było, mnie było wspaniale. No to co? Do miłego zobaczenia. Cześć!